moja muzyka, mój teatr, mój taniec, moja kultura, mój film, Miejski Dom Kultury, twoja przestrzeń dla życia z pasją. Witam Państwa w audycji Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy mikrofonie Oskar Schmidt. Jedną z ostatnich imprez w Parku Miejskim było spotkanie z ludźmi działającymi w Bractwie Rycerskim, czyli kimś, kto tak jak rekonstruktorzy biorący udział w nalocie, bitwie pod Mławą, pozwalają nam przenieść się w głąb historii tyle, że o kilkaset lat wcześniej. Zorganizowana oczywiście na małą skalę, była to impreza dla tych, którzy lubią, jeśli można tak powiedzieć, dotknąć historii. I może właśnie dzięki temu, w co gorąco wierzę, zainteresują się tą fascynującą i tylko z pozoru bezużyteczną dziedziną nauki. Jak przy wielu innych okazjach, wspierali nas tego dnia wolontariusze. Zapraszam Państwa do wysłuchania dwóch rozmów. Pierwszej z rycerzem, drugiej z wolontariuszkami. Nazywam się Michał, jestem z Bractwa Rycerskiego Kerin, jednocześnie agencji artystycznej, która zajmuje się dydaktyką w szkołach. Zajmujemy się tym od lat 15. Przyjechałem tutaj wraz z Robertem, który jest założycielem właśnie naszego bractwa. Zaczął on 15 lat temu i kontynuuje pracę z dziećmi w szkołach, dzięki której nauczamy historii, wykorzystując eksponaty historyczne, a także angażując do naszych pokazów dzieci, które dzięki temu właśnie, że mogą w nich uczestniczyć, bawią się historią, ucząc się jej, no i daje to dobre wyniki właśnie w szkole. Czy Kerin to jest jakaś wymyślona nazwa, czy to jest... Tak, to z nią wiąże się pewna historia, natomiast to dokładnie Robert musiałby wyjaśnić, o co dokładnie w niej chodzi. Ja chociaż już chyba z szósty rok pracuję właśnie w Bractwie, w naszej agencji artystycznej, natomiast do tej pory nie rozwikłałem, tak mi się wydaje, do końca tej zagadkowej nazwy Kerin, która de facto bardzo dobrze się kojarzy. Kojarzy się ze średniowieczem, tak dość dziwnie, ale jednak nawiązuje do łaciny. Tak. A skąd panowie? Bo tylko panowie są, tak? Dzisiaj? Tak, dzisiaj akurat jesteśmy wyłącznie we dwóch. Przyjechaliśmy z miejscowości Słupkowy, która położona jest pod Tczewem, od Mławy jakieś 220 km. Na północ. Czyli w takim dosyć historycznym, średniowiecznym miejscu w Tczewie jest? Jeżeli chodzi o średniowiecze, to każde miejsce w Polsce możemy tak naprawdę do tego średniowiecza odnieść, z tego względu, że pojawiło się ono na naszych terenach właśnie, jak i w całej Europie, już w IV wieku naszej ery. Natomiast historia Polski, tak naprawdę spisana przez kronikarzy, jest datowana na około 8-9 wiek naszej ery. Okazuje się, że średniowiecze, właściwie kultura państwa polskiego, prawda, historia właśnie wyrosła ze średniowiecza, jak w większości państw europejskich, których nazwy dzisiaj znamy. Czy to jest jeden z powodów, dla których właśnie tym okresem się panowie zajmują? Zajmujemy się średniowieczem także ze względu na pierwsze kroki jakby stawiane w Bractwie Gniewskim. Właśnie Robert w tym bractwie pracował, działał. Mieli wspaniałe wyniki, byli znani w całej Europie. Właśnie to Gniew większość europejskich turniejów jakieś kilkanaście lat temu wygrywał. No i właśnie szczególnie ten okres lubi Robert, ponieważ przypomina mu zapewne o starych, bardzo dobrych czasach. Ale także zajmujemy się innymi epokami, tylko średniowieczem, ale także nowożytnością, a dokładnie kulturą szlachecką z okresu XVII wieku. A także sięgamy jeszcze dalej niż średniowiecze, jeszcze dalej wstecz, zajmując się starożytnością i o tym też uczymy w szkołach. Czyli musi być cała masa rekwizytów do tego. Tak, rzeczywiście. Jest to konieczne z tego względu, że dzięki nim nasze pokazy są barwniejsze, jeszcze lepiej potrafimy o historii opowiedzieć dzieciakom w szkole. Zresztą żywe lekcje historii, taka nazwa nie jest, nie ma swoje znaczenie, ma swój powód, prawda? Dzięki eksponatom historycznym, które używamy podczas pokazów historycznych, sprawiamy, że te 45 minut, jakie dzieciaki spędzają w naszym gronie, rzeczywiście tak mi się bynajmniej wydaje. Na te 45 minut ta historia po prostu ożywa. Nie ma problemów, ponieważ zawód kowala chyba zanika, nie ma problemów ze zrobieniem
tego typu mieczy i innych. Oj, tutaj bym się nie do końca zgodził. Okazuje się, że w Polsce odtwórstwo historyczne jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zresztą Polacy są znani nie tylko u nas w kraju, ale także są znani odtwórcy historyczni z różnych epok w całej Europie, wygrywając różne imprezy, różne turnieje. Zwłaszcza tutaj należy pochwalić się naszymi wynikami, jeżeli chodzi o średniowieczną kawalerię, o konne turnieje rycerskie, gdzie naprawdę panowie z Gniewa pod sztandarami Jarka Struczyńskiego, który jest kasztelanem właśnie w Gniewie, odnoszą potężne sukcesy. Czy tutaj to, że jest tak zwana era informatyczna, technologia cyfrowa, czy to zainteresowanie ze strony głównie dzieci i młodzieży jest mniejsze, większe? Czy to w jakikolwiek sposób wpływa na zainteresowanie tą epoką? Z jednej strony można powiedzieć, że dostęp do mediów, dostęp do materiałów, które mieszczą się w internecie, powinien bardzo budująco wpływać na ogół społeczeństwa i ta historia po prostu powinna być na bardzo wysokim poziomie. Okazuje się jednak, że tak jest, ale tylko w przypadku jednostek. Niestety nasz system edukacji, nasza oświata jakby spycha historię na drugi plan na rzecz innych przedmiotów, takich bardziej przydatnych w życiu. Powstaje pewnego rodzaju nisza, którą my uzupełniamy i przy pomocy swojej pracy możemy właśnie tą historię, jej wagę podkreślać. Natomiast no niestety rzeczywiście historia już nie jest tak w taki sposób odbierana, jak odbierana była kiedyś. Dla nas tutaj w Bractwie zresztą chcemy, żeby ta historia była przygodą i tak w taki sposób prezentujemy tą historię dzieciom w szkołach. Natomiast dla wielu młodych pokoleń Polaków, być może nawet dla większości, historia jest to po prostu tylko nudny przedmiot, który trzeba zaliczyć podczas swojej obecności w szkole. My próbujemy to zmieniać i mówić, że jest zupełnie inaczej. Zresztą dzięki historii możemy krzewić patriotyzm, prawda? Wielokrotnie bywało tak, że to właśnie historia przychodziła nam z pomocą wtedy, kiedy naród był podzielony, albo wtedy, kiedy przeżywaliśmy różne perypetie dziejowe. O wadze historii nigdy nie powinniśmy zapominać i tutaj są też moje taki apel do ludzi, którzy odpowiadają właśnie za rządzenie tym krajem, aby nie ograniczać nauczania historii na żadnym poziomie edukacji, począwszy od nawet przedszkola, a skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych. Może jest tak faktycznie, jak pan powiedział, że są przedmioty bardziej przydatne, ale z drugiej strony historia to chyba również przydatny przedmiot, dlatego że łatwiej jest zrozumieć chociażby polityków i to tak. Też się wokół nas dzieje, jeśli chociaż troszeczkę zna historię. Starożytni Rzymianie wykorzystywali historię w bardzo praktyczny sposób i tutaj rzeczywiście też chciałbym podkreślić jej praktyczną rolę, z tego względu, że wychodzili z założenia, że jeżeli będą znali dobrze historię swoich przodków, to nie będą powielali ich błędów. No okazuje się, jakby cały czas tkwimy w miejscu. Polacy są dobrze znani sobie, jak i całemu światu, jako naród bardzo kłótliwy. Wiele było takich sytuacji, kiedy właśnie zaprzepaszczaliśmy swoją szansę poprzez właśnie kłótnie na tych górnych szczeblach, powiedziałbym, politycznych. No i wydawać by się mogło, że po tych latach, 120 latach niewoli, po czasie komunizmu powinniśmy być naprawdę narodem bardzo skonsolidowanym i powinniśmy z tej historii wyciągnąć wiele pożytku. Natomiast tak się składa, że tego nie czynimy. A niestety historia w dalszym ciągu w szkołach jest ograniczona. No, nie potrafimy wyciągać niestety wniosków z przeszłości. Może jeszcze jedno pytanie na temat samych rekwizytów. W jakim stopniu są odtworzone, czyli z jakiego są zrobione materiały? Czy to w jakikolwiek sposób pokrywa się z tym, z czego były robione w okresie, kiedy były naprawdę używane? Jeżeli chodzi o obróbkę stali, to jest ona znacznie się różni od tej ze średniowiecza, prawda? Dzisiaj kowale już dokładnie dzięki doświadczeniu poprzednich pokoleń, a także dzięki najnowszej technologii wiedzą, jak skonstruować miecz, który będzie z pewnością tańszy w wykonaniu, ale jednocześnie i mocniejszy, prawda? Gdybyśmy byli w średniowieczu, to za taki miecz musielibyśmy nieporównywalnie więcej zapłacić, aniżeli płacimy dzisiaj, prawda? Chociażby porównując do takich średnich zarobków. Przeciętnego człowieka na taki miecz na pewno nie byłoby stać. Natomiast jeśli chodzi o nasze rekwizyty, są one zrobione z
nie są, są one replikami broni, która była i zbroi, które były używane w konkretnych okresach, tak? Być może nie jest to dokładnie ten sam materiał, ale walczymy w tych, to nie są tylko eksponaty, tak? To nie są tylko rekwizyty. Służą one również nam podczas spotykania się na różnych imprezach historycznych. No i też mają nasze ciała w różnych krytycznych momentach chronić, bo chciałbym podkreślić tutaj, że ludzie, których my często możemy oglądać, czy to pod Grunwaldem, prawda, czy przy okazji różnego rodzaju innych świąt, spotkań rycerskich albo twórców historycznych, są to ludzie, którzy z pasją oddają się swojej pracy, swojemu zamiłowaniu, swojemu hobby. No i też podczas bitwy dokładają wszelkich starań, aby to wyglądało jak najbardziej naturalne. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że kiedy będziecie widzieli ludzi, którzy walczą, to te ciosy nie są markowane, są w taki sposób, ludzie się do nich w taki sposób zbierają, aby trafić swojego przeciwnika. Dlatego jeżeli ktoś chce się podjąć walki, to musi wiedzieć, musi sobie zdawać z tego sprawę, że bezpieczeństwo nade wszystko i musi dobrze, bardzo dobrze chronić swoje ciało. Do tego właśnie między innymi nam służą nasze zbroje, które wykorzystujemy podczas pokazu. Czy Pana zdaniem jest możliwe powstanie jeszcze w polskim kinie, w polskiej kinematografii filmu podobnego do Krzyżaków? Bardzo mocno chciałbym, żeby taki film powstał. Zresztą tutaj wyjął mi Pan to tak naprawdę z myśli. Generalnie dzisiaj już wiemy, jaki ta bitwa najprawdopodobniej miała przebieg, prawda? Tutaj reżyser, pan Ford, który nakręcił przecież Krzyżaków, kierował się głównie powieścią historyczną Henryka Sienkiewicza właśnie pod tytułem Krzyżacy, który z kolei nie opierał się w dużej mierze na faktach historycznych, ale pisał też ku pokrzepieniu serca. Oczywiście tutaj chciał te czasy jak najbardziej otworzyć, ale pamiętajmy o tym, w jakim okresie to pisał. Dlatego nie do końca ta książka, jak i także później film, rzetelnie oddają to, co miało miejsce naprawdę 15 lipca 1410 roku. Chciałbym, żeby jakiś reżyser, a zresztą tych bardzo ambitnych, doświadczonych mamy wielu, w końcu pokusili się o nagranie dobrego filmu historycznego, który właśnie dotyczy okresu średniowiecza, z którego my Polacy możemy być dumni. I bardzo mocno chciałbym, aby ten film nie okazał się tak niewdzięcznym obrazem, jaki właśnie nakręcili Polacy przy współpracy z Włochami, kręcąc bitwę pod Wiedniem, która tak naprawdę była historycznym fiaskiem, zarówno pod względem treści, prawda, czyli merytorycznym, jak i zarówno pod względem eksponatów, które tam wykorzystano, z plastiku niestety. Ale czy przy takich nakładach, jakie są w tej chwili na kinematografię, jest możliwe zrobienie filmu, który... No powiedzmy kinoman, który widział filmy, które powstawały kiedyś, tak? Kiedy były zaangażowane całe oddziały wojska. Skoro mogliśmy to zrobić wtedy, to możemy zrobić to teraz tym bardziej, z tego względu, że ilość otwórców historycznych w Polsce jest potężna. Tu już nie będą ludzie, którzy... Możesz sobie ubrać, spokojnie. To nie będą ludzie, którzy są wybierani w postaci łapanki, prawda? Jeździsz dobrze na koniu, więc tutaj możemy wykorzystać twoją osobę, twoje umiejętności podczas na przykład kręcenia, natarcia wojsk krzyżackich na wojska polskie. Nie, to będą ludzie, którzy od początku do końca zajmują się właśnie historią, którzy wspaniale jeżdżą konno, a także poprzez uczestnictwo w wielu turniejach coś sobą reprezentują. Także dzisiaj jest wielka szansa na to, aby właśnie taki film rzetelny nakręcić, opierając się oczywiście, tutaj nie należy minimalizować Henryka Sienkiewicza, który naprawdę wspaniale tę powieść napisał, bardzo barwnie, ale w oparciu o fakty historyczne, o to, co jest nam w tej chwili dzisiaj znane, na podstawie różnych annałów, przekazów, możemy to nakręcić po prostu rzetelnie, chociażby samą bitwę, prawda? Treść Krzyżaków bym oczywiście absolutnie bym nie zmieniał, bo została przez Sienkiewicza genialnie napisana, ale jeżeli chodzi o takie niuanse, prawda, czyli charakter, przebieg bitwy, dzisiaj już wiemy, że wyglądała ona troszeczkę inaczej prezentowali się chociażby rycerze, którzy w niej uczestniczyli. U Sienkiewicza ewidentnie widać podczas najazdu wojsk krzyżackich na wojska polskie płaszcze, które po prostu, które ubrani są krzyżacy. My wiemy, że tych płaszczy nie było, po prostu
bo były one niepraktyczne i tylko przeszkadzały walce. Jest to jeden z wielu niuansów, który pojawił się takich przekłamań historycznych, który właśnie pojawił się w filmie Krzyżacy, a który można byłoby poprawić. Ale tych tematów byłaby cała masa, nie tylko bitwa pod Grunwaldem, nie oczywiście tylko ten okres. Tak, dokładnie. Takich filmów jest wiele. Natomiast coś, czego mam wrażenie nigdy już nie będziemy mieli, to obsada do ról filmowych. No, w tej chwili ludzi, którzy grali Władysława Jagiełę, prawda, Zbyszka z Bogdańca, Maćka z Bogdańca, jeżeli chodzi o sam film Krzyżacy, czy w tej chwili chociażby Jagienkę albo Danusię. Że nawet te setki seriali nie dostarczyłyby nam materiału. Absolutnie, dokładnie. Na obsadę takich byli to po prostu ludzie, którzy z pasją i jeszcze dodatkowo w klimacie potrafili odegrać swoje role. Także jeżeli chodzi o dobór właśnie aktorów do odgrywania poszczególnych ról, no tutaj jest znak zapytania. Jeżeli chodzi o zaplecze, o twórców historycznych i o tworzenie samej bitwy, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że zrobilibyśmy to naprawdę, naprawdę wspaniale i z przytupem. Ale cyfrowo? Czy... Oczywiście, cyfrowo? Jak najbardziej. No, nie zapominajmy, że kinematografia ma skupiać na sobie oczy wielu widzów, prawda? Ten film z jakichś powodów musi być rentowny i opłacalny, w związku z czym fajnie by było, gdyby nie zabrakło tam elementów współczesnego kina, no ale żeby z tego nie zrobić po prostu filmu, na przykład, który był nakręcony przez Hollywood i dotyczył bitwy pod Termopilami, czyli 300, prawda? Tak. Tutaj ewidentnie reżyser przesadził. No, ale co nie zmienia faktu, że wiele oczu na sobie ten film potrafił skupić. Muzyka. Mój teatr. Mój taniec. Moja kultura. Mój film. Miejski Dom Kultury. Twoja przestrzeń dla życia z pasją. Są dzisiaj z nami najmłodsza wolontariuszka i najstarsza, tak? Jak mogłybyście się przedstawić? Tak, dzień dobry, nazywam się Ewa Lądowska, jestem wolontariuszem od 7 lat. No. Od 7 lat? A ja nazywam się Aleksandra Piłkowska i jestem wolontariuszem od lat 2, a mam lat 14. Skąd w ogóle wzięła się ta idea wolontariatu? Tak u mnie na przykład. Ja kiedyś potrzebowałam pomocy w nauce i po prostu dzięki tej pomocy po prostu odczułam taką też potrzebę pomocy innym, podziękowaniu za to, że ktoś mi pomagał. I tak u mnie to akurat się z tego powodu wzięło, że ktoś mi pomagał, więc chciałam się odwdzięczyć za to wszystko. U mnie zaś zawsze podobała mi się wizja, jeśli widziałam to w telewizji, gdzieś na ulicy. To było takie sympatyczne. Później się okazało, że to jest bardzo ciekawy sposób na spędzenie czasu, poznanie wielu ciekawych ludzi. Także myślę, że to był dobry pomysł i na pewno nie żałuję. Widać was na wielu imprezach. W dzisiejszej audycji będzie program poświęcony ostatniej, pożegnalnej już imprezie w parku, tak, na której byli rycerze. Rycerze, tak? Tak, nie, akurat siebie nie było, tak? Ile takich imprez w ciągu roku? Na ilu imprezach w ciągu roku pojawiacie się i coś robicie? I co robicie? Na przykład, tak jak w tym roku, byłam już na 7 imprezach takich
i akurat ja zajmowałam, pomagałam tam ogólnie dzieciom w zabawie, malowałam twarze, znaczy akurat jak zawsze jesteśmy na jakichś spotkaniach w parku, czy tak jak jeździmy na krajowo, zajmuję się tam dziećmi, a w parku maluję twarze. Tam pomagamy starszym osobom. Do tego jeszcze zachęcam innych do tego, żeby przyszli do nas do wolontariatu, żeby się zapisali, żeby też mogli odczuć takie szczęście jak ja, jak pomagamy ludziom. Ja się głównie zajmuję malowaniem twarzy, roznoszeniem ulotek, ogólnie pokazywanie tego, że ten wolontariat działa i działa, wręcz nie tak działa, działa aktywnie, on jest cały czas w Mławie i chcemy się jak najbardziej pokazać, chcemy zachęcić innych i oprócz tego działania właśnie w MOPS-ie działam w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, gdzie spędzę mnóstwo czasu z miłymi ludźmi, zajmujemy się malowaniem, dekupażami, śpiewaniem, jest naprawdę bardzo sympatycznie, różne rzeczy, różne osoby, naprawdę bardzo, bardzo mili ludzie. Czyli taką opiekę nad wami i organizuje was MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak. A właśnie ile takich imprez, na przykład w okresie letnim było, na których się pojawiliście, bo są też panowie, tak? Tak. I na których bawiłyście się z dzieciakami lub robiliście coś innego? Powiem tak, tego nie da się zliczyć, bo tych imprez przez wakacje było naprawdę sporo. Były imprezy w parku, były imprezy na krajewie, były w MOPS-ie, więc to, znaczy jakby to ująć, w jednym miesiącu zdarzało się kilka takich imprez. Na przykład też był odpust na Wólce, na którym akurat byłam, też tam zajmowaliśmy się malowaniem twarzy, zachęcaliśmy innych do pomocy też innym ludziom, żeby się dołączyli do naszej takiej małej rodzinki wolontariuszy. Czy jest jakaś... Są jakieś ograniczenia, bo mówicie, wspominacie, że bardzo często jest to malowanie twarzy, zabawa z dziećmi. Czy wolontariusz może robić też inne rzeczy i jeśli tak, to jakie? Też robimy inne rzeczy, pomagamy w nauce, jest u nas pogotowie lekcyjne. No, zbieramy na święta żywność, zdarza się, że zbieramy pieniądze dla osób potrzebujących. Jest jeszcze wiele innych akcji. Na pewno ktoś zawsze coś dla siebie znajdzie w tym MOPS-ie, żeby jakoś pomóc innym osobom. A ile czasu pochłania taka działalność? Ja dziennie, co drugi, trzeci dzień spędzam po 4-5 godzin właśnie w tym stowarzyszeniu. MOPS, nie wiem, 4-5 godzin w miesiącu. Zależy od okresu właśnie w wakacje. Takie imprezy potrafią być co 3 dni. A w zimie trochę się mniej dzieje, jednakże zawsze jest coś do roboty, właśnie zawsze się miło czas spędza. Tak. Ale czy wy czekacie na to, co powiedzą na przykład osoby starsze, tak, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie trzeba coś zrobić, czy wyszukujecie sami jakieś sprawy, w których trzeba interweniować, czy komuś trzeba pomóc? Jak to się odbywa? Znaczy ogólnie ja jestem nieraz informowana o tych imprezach różnych, ale staram się też szukać osób, które potrzebują tej pomocy. Okej. Czy to, czym się zajmujecie w ramach wolontariatu, ma związek z tym, co planujecie robić w przyszłości? Tak, jak najbardziej tak. Ja chcę wiązać swoją przyszłość z psychologią bądź też pedagogiką. Chciałabym jak najbardziej blisko być ludzi, rozumieć ich potrzeby, zachowania. Bardzo, bardzo podoba mi się to, co robimy w tym wolontariacie i chciałabym kontynuować to w przyszłości, żeby to się stało moją pracą i jednocześnie pasją. No ja na przykład wiążę swoją przyszłość z medycyną lub chcę zostać policjantem. Jeszcze nie wiem, nie mam takiego dokładnie wybranego kierunku, więc dzięki też wolontariatowi zrozumiałam, że chcę dalej pomagać ludziom, że nie chcę tego zakończyć po szkole, jak skończę szkołę, zostawić to, żeby to już gdzieś zapadło w pamięci, że tak... No, że chodziłam do wolontariatu i w ogóle ja chcę jeszcze dalej pomagać, chcę przelewać swoją pomoc
innym, żeby oni też mogli poczuć, co to jest pomoc, żeby mogli jakby to ująć. Uświadomić może tak, że są ludzie dookoła, bo niektórzy... Którzy potrzebują pomocy, którzy się wstydzą o tym mówić. Ile osób działa w Mławie, w wolontariacie, o których wy wiecie? Trudno to powiedzieć, bo jest... Około 5, 10, czy... Ja znam co najmniej 20 takich osób, także... I też wiem, że jest sporo takich osób ukrytych, które intensywnie działają, a ich nie widać. Także są wolontariusze, których możemy spotkać w parku, na różnych imprezach, a są też tacy, którzy prowadzą na przykład pogotowie lekcyjne i takie osoby z ulicy ich nie widzą, a jednak ich praca też jest bardzo ważna i potrzebna. A który przedmiot cieszy się największą popularnością w pogotowiu lekcyjnym? Matematyka? Biologia? Znaczy pewnie matematyka, bo wiele dzieci ma problemów z tą matematyką i pewnie jeszcze polski. Mi to trudno powiedzieć, bo ja nie uczestniczę w tych lekcjach. Tam inni wolontariusze uczestniczą, więc oni bardziej mogą powiedzieć, w czym dzieci mają problem. Ale tak mi się wydaje, że to bardziej ten polski, matematyka, bo to raczej każdemu sprawia, młodej osobie problemy. A czy kiedykolwiek spotkaliście się, no są dzisiaj tylko dziewczyny, więc czy spotkałyście się z niechęcią ze strony osób, którym chciałyście, nie wiem, czy pomóc, czy na przykład pomalować twarz, czy coś innego? Czy zawsze jest reakcja pozytywna? Czy jednak czasami są ludzie, którzy mówią nie, albo mówią jeszcze nawet coś więcej nieprzyjemnego na przykład? Znaczy z tą pomocą to raczej nie, wręcz przeciwnie, każdy jest chętny do tej pomocy i później widać efekt, jeśli się komuś podoba, widać takie szczęście. Trudno je opisać, bo to jest wspaniała rzecz, jak się zobaczy osobę, która jest zadowolona z tego, że uzyskała taką pomoc. Czyli przyjmuje się to zawsze z dobrym przyjęciem. Tak, tak. Na przykład jak malujemy nieraz twarze, to dzieci po prostu się wstydzą lub się boją, jednakże jak jedno dziecko zobaczy, że drugie ma pomalowaną twarz, wtedy już chętnie idzie, malujemy twarze. Ludzie czasami myślą, że ta nasza pomoc jest jakaś interesowna albo że szydzimy w ten sposób. Jednakże na co dzień raczej spotykamy się z wdzięcznością i radością. A jaką imprezę macie w planach najbliższą? Co będziecie robić? Macie coś już przygotowanego? Ja mam występ, planujemy zrobić występ z mojego właśnie stowarzyszenia, na którym pokażemy się na ludową, czyli zaśpiewamy, czyli pokażemy pracę, czyli pokażemy, na czym polega nasza działalność. Chyba spieszycie się do szkoły, tak? Tak, troszkę. No właśnie, bo przyszłyście na tą rozmowę, zwolniłyście się z lekcji. Tak, tak, zgadza się. Fajnie, dziękuję bardzo. My też dziękujemy. Program przygotowali Jerzy Michalak i Oskar Schmidt. Muzyka. Mój teatr. Mój taniec. Moja kultura. Mój film. Miejski Dom Kultury. Twoja przestrzeń dla życia z pasją.